przeniesiemy się do hali. Mistrzostwa Polski Juniorów w squasha zawitały do Łodzi. Na czterech kortach rywalizowało 150 zawodników. Squash staje się coraz bardziej popularny w Polsce, przeradzając się z rangi sportu rekreacyjnego w profesjonalną dyscyplinę sportową. W Łodzi po raz pierwszy w historii zorganizowano Mistrzostwa Polski Juniorów. Rywalizacja toczyła się w kategoriach wiekowych od 9 do 19 lat. Najważniejsza impreza w kalendarzu juniorskim polskiego squasha i grają tutaj absolutna czołówka dzieciaków z każdej kategorii. Nierzadko zdarza się, że w najwyższych kategoriach juniorskich już mamy zawodników, którzy są w czołówce seniorskiej kategorii ogólnopolskiej. Gra na takim poziomie wymaga odpowiedniego przygotowania i wielu godzin treningu. Mamy siłownię, mamy trener od motoryki, mamy trenerów od squasha na różnym poziomie. Mamy dzieciaki rekreacyjne i z tych rekreacyjnych dzieciaków budujemy takie grupy bardziej zaawansowane, ale żeby wejść na jakiś poziom już jest bardzo trudno. Jest to sport bardzo techniczny i tak jak powiedziałam, trzeba pracować nad wieloma rzeczami, żeby być na poziomie tym top. A im wcześniej się zacznie, tym łatwiej ten top osiągnąć. U mnie to się zaczęło, kiedy miałam 5 lat. Tato już wcześniej gdzieś miał kontakt właśnie ze squashem, więc mnie namówił, żebym poszła. Zagrałam, spodobało mi się, no i zaczęłam trenować, no i dlatego teraz wygrywam takie turnieje, tak. Ja gram już od 4 lat około i moja przygoda ze squashem zaczęła się tak, że na początku gram w badmintona, ale moja mama i mój wujek namówili mnie, żebym przyszła na squasha, spodobało mi się, no i gram w squasha od tamtej pory. To nie koniec emocji związanych ze squashem. Już 16 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Polski Seniorów. Główną atrakcją wydarzenia będzie przeszklony kort, który stanie na rynku manufaktury. Ciężary można podnosić w każdym wieku i to dosłownie. W Radomsku zorganizowano międzynarodowe zawody mastersów, podczas których najmłodszego i najstarszego zawodnika